Witam was serdecznie. Okej. Śmigamy dalej na weselisko. Jesteś płotka. Rącze masz bydle. Ładny pokrój, mocny zad, stabilny kłop. No, no. Widzę, że się na tym znasz. No ba. Za życia konie i kobiety to były moje dwie największe pasje. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. Jest. No już. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. No zobacz. Dla takiej dziewczyny niejeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Ja pierdzielę. Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. No dobrze, pożyczymy. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No i jeszcze to. Nie, nie, nie. Absolutnie nie ogol się. Nie piernicz. A, kurde. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny. Łabędzia szyja. I kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Zapewniam cię, że jak się bliżej poznamy, spodobam ci się jeszcze bardziej. O jak bliskim poznaniu mówisz? O takim, żebyś poczuła wszystkie moje atuty, dziewczyno. Uwierz mi, nie są małe. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy i ani chwili dłużej. Co? To za mało! Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero... Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina. Ty wracasz, skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. No dobrze. Bawmy się. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Mhm. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Shani. Prowadź. Co mu 2 mecze? Głupio, czy co? Chodź, przywitajmy się. Przecież nie odstępuję cię na krok. Bardzo się cieszymy, że udało wam się przyjechać. Pora się przywitać. Bądź uprzejmy. O, mordoogól! Mordoogól. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. No, zobaczymy, oto moja czy coś. Przyjaciółka Aldona, pięknie. Jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem Witold. A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivi. Tak, to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela, lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i... Właśnie! Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Bawmy się. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się. No jak prawdziwe wesele. Dobrze, pierwszy udział. Patrzaj na tego głupola, jak się ugania za świnią. W najlepszym ubraniu się w łocie tarza. Błagam mnie. Dzielę się. Będzie kiedyś lepiej. Świnkę musimy złapać. Co wy robicie? Hej! O co chodzi z tymi świniami? Chłopy walczą o laur świniopasa i o fanty dla swoich dziewek. Dam, znaczy. A zasady są jakie? Trzeba się urodzić chłopskim synem, czy jak? Nie, każdy może spróbować szczęścia. Wystarczy zagonić świnie pomalowane żółtą farbą do końca. To trochę głupie. Z drugiej strony miałem się bawić. W sumie czemu nie spróbować? To dla nas zaszczyt. Zabierajcie stamtąd tę pokrakę, bo on nawet swojej baby do łóżka nie potrafi zagonić. A co dopiero świnie do kojca? Niech zrobi miejsce dla Wiedźmina. Ja pierdolę. Teksty są... Żałuję, że nie ma tu malarza. Uwieczniłby tę chwilę dla potomnych. Obserwuj moje ruchy. Jestem zwinny jak kot. Patrzysz na mnie, Shani? Pierwsza już zagoniona. Jak się gania świnia. No, świnki, do chlewu. Zapraszam. No, świnki. Tak, tak. Jest tu. Oj. A świnka jakoś nie chce. O. Głupie świnie. Szlak mnie trafi. Zaraz użyję na nich jakiegoś znaku. Są świnki w środku. I co, łyso wam teraz? Łyso? Pokazałem wam klasę? Pokazałem? Świnie w końcu? W końcu. Panie Wiedźminie, takiej wprawy w zaganianiu świniaków to tu dawno nie widzieli. Rodzina pewno spory chleb mieli, co? No przyzna się. Moja rodzina nie jeden chleb miała. Ale nie znaczy to od razu, że się za świniami uganiałem. Tak czy siak, laur się należy i w dobre ręce idzie. A i dla damy serca fant za wygraną kawalera się należy. Proszę, o. No proszę. Tylko niech go nie chowa pod ubraniem. Na konia założy, co by ludziska widzieli. I co na to powiesz, Shani? Widziałaś kiedy taką zręczność? Wspaniale uganiałeś się za świniami po błocie. Przyjemnie było popatrzeć. Jak się mojej wybrance serca podoba nagroda, którą dla niej wygrałem? Urocza, prawda? Ta szmaciana świnka? Piękna, doprawdy. Zawsze o takiej marzyłam. Powiedz mi, Shani, moja droga, jak to z tobą jest, co? Co masz na myśli? Ej, Shani. Smale do ciebie cholewki. No to chyba widać. Oczywiście w imieniu Geralta, ale jednak. A ty nic. No to się zastanawiam, czego mi brak? Może po prostu nie jesteś w moim typie. Pomyślałeś o tym? Bzdura! Jestem w typie każdej. Tak? To udowodnij. A proszę bardzo. Wskaż mi dowolną niewiastę, a ja ci zaręczam, że w trymiga będzie moja. Może tamta, z wiankiem na głowie. Doskonały wybór. A teraz patrz, jak to robi Witold von Everec. A kogo to ja widzę? My się znamy? O to właśnie chodzi, że się nie znamy. Nie wiem, jak to się stało, ale przeżyłem pół życia bez ciebie. Chyba nawet całe życie. Momencik, wybacz, skarbie. Shani, nie utrudniaj. To niesprawiedliwe. Dobrze, już dobrze. Będę się trzymać z boku. Potłukła się, gdzieś spadłaś. O, nie jesteś zwykłą dziewczyną, jesteś zjawiskiem. I właśnie spotkałaś na swojej drodze przeznaczenie. Ale ja... no... nie wiem sama... Ty już nic nie musisz wiedzieć. Ja wszystko wiem. Od razu dostrzegłem, że masz w sobie to coś. Zrobię z ciebie prawdziwą damę. Wprowadzę na najlepsze salony. Na salony? Ale jak to? Takie prawdziwe? W Nowigradzie i w ogóle? W Nowigradzie, w Oxenfurcie, albo i w samym Kowirze. Gdzie tylko będziesz chciała. Chodźmy do Stogoły. To wszystko opowiem. Ładnie. Nastka, odejdź od pana. A wy to co za jedni? Bracia tej panny. I ślubowaliśmy tatkowi na łożu śmierci, że jej upilnuję przed takimi jak ty. Nie będziesz mi niczego zabraniał, wsio wyciołku. Hopy! Obraża nas ten mutant! Dobrze wam radzę. Odstąpcie, świniopasy. Za chwilę pan Wiedźmin spuści wam ciężki wpierdol. Gdzie tu jest jakaś sztacheta? A, pokaż, co potrafisz. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. O Jezu. Sztachety to broń w sam raz dla was, świniopasy. Zaraz poczujesz to drewno na... Jeszcze nigdy w życiu się tak dobrze nie bawiłem. Następny do golenia. Ale nie przystoi być cienki od hołotów. Poza tym dziewka patrzy. Kurde, z Wiedźminem chcą walczyć. Ale co? Macie dość, wsiowe syny? Myśleliście, że możecie stawać przeciwko von Everecowi, znaczy Wiedźminowi? Wol mi stąd! Niech nie patrzę na wasze głupie pyski! Ej, a ty dokąd? Miałem uczynić z ciebie damę. Geralt, wytłumacz jej, że to nie moja wina. Oni się na mnie rzucili. No, no leć za nią. Chyba śnisz. No i proszę, zjebałeś. Zmiała. Zawsze w ten sposób podrywasz panny? A ty? Za życia też byłeś taki uroczy? Wiesz, zwykle mi się udawało. Proszę cię, żebyś trzymał jęzor i łapy na wodzy. Masz się bawić, a nie tłuc weselników. Moimi rękoma. No dobra, postaram się. Oho, Shani idzie. Pewnie nie będzie zadowolona, co? Ty narobiłeś rabanu, więc ty się tłumacz. No dobra, niech będzie. No, nie powiem. Stosujesz niecodzienne metody. Podrywać pannę, bijąc jej braci. No, no. Ciekawa jestem, co jeszcze masz w zanadrzu. Wyszedłem z wyprawy, wszystko szło zgodnie z planem. Nie no, proszę cię, to była część planu. Wyeliminować potencjalne przeszkody. Często tak robiłem. Przy okazji wystawiałem się zwykle na parę ciosów i panna od razu się litowała. Jedne chciały ranę opatrywać, inne tulić do piersi. To co poszło nie tak? Wszystko przez to niewydarzone ciało. Żylaste jakieś, no i ta gęba. Gdybym był całkiem sobą, o, to co innego. Ach, szkoda, że mnie wtedy nie widziałaś. Dziewki zawsze się łapały na zawadiacki sznyt i melancholię w oczach i ten ból w głosie. Ale chętnie spróbuję jeszcze raz. Tylko wskaż pannę. Już mi nic nie udowadniaj. Po prostu się bawmy, dobrze? W końcu nie masz za wiele czasu. No dobrze. Wiesz co? Chyba masz rację. Chodźmy więc. No i to. Dalej się bawimy. Rozprostowaliśmy kości. Tego potrzebowałem. Widzieliście, co wyłowił? Stary garnek. Może jego dziewucha nosi na nogach garnki zamiast butów. Miałeś wyłowić mojego buta. Jak mam teraz tańcować w jednym bucie? Trza mieć buty na weselu. Szukałem, ale nie ma. Może w mule się zagrzebał. Sam się teraz w mule zagrzeb. Głupia zabawa. Co tu się dzieje? Bawią się w wyłowić bucik. Nie słyszałeś o tym? Nigdy. Na szlacheckich dworach nie ma takich zabaw. Na czym to polega? Panna wrzuca bucik do wody, a jej kawaler musi go wyłowić. No to co? Wrzucamy. O. To jeszcze nie koniec. Do naga? Podoba mi się ta zabawa. Shani, dawaj but. Wyłowię go i udowodnię wszystkim, że mi na tobie zależy. I po bucie. Dobrze. Obserwuj, Shani. Nie mogę oderwać oczu. Widzieliście, jak ochoczo się zabrał za łowienie buta? Tylko któryś od nie jest. Głowy wszystkie. Już. No rzeczywiście, mułu tutaj popachy. Widzę, że muliste dno nie przeszkodziło ci znaleźć mój but. I wszystkie inne, które zostały wrzucone do tego jeziora. Zawsze lepiej zrobić trochę więcej, choćby to miało iść na marne, niż trochę za mało i tego żałować. Nie znałam tej teorii. Jak się już zgadało o teorii, to może porozmawiamy o praktyce. Każdej pannie, której bucik wyłowiłem, mogę go wsunąć, jeżeli ona zechce, na nóżkę. Oczywiście. Jesteś bardzo wspaniałomyślny. Nie wiedziałaś? Chyba zasłużyłem na całusa, co? Bo zanoś buty właścicielkom. Może któraś się skusi. Nie bądź zazdrosna, Shani, tylko żartowałem. Tamte mnie nie obchodzą. No nic. Poznajesz, co to jest, kopciuszku? Mój but? Mhm. A teraz wystaw stópkę i pozwól, że ci go wsunę. Dziękuję. Taki mokry. Mułem. Lubię takie skoczne melodie. Idziemy tańcować. Z tego, co wiem, Wiedźmin nie przepada za tańcem. Dzisiejszy Wiedźmin uwielbia tańce. Zwłaszcza z tobą. Chodźmy. No to bawimy się na całego! No i dobrze! Teraz specjalnie dla naszych nadzwyczajnych gości, Wiedźmina Geralta, jego uroczej partnerki Shani, muzykanci zagrają coś dla zakochanych. Wreszcie będzie coś do przytulania. O, Shani, czas, żebyś poznała moją romantyczną naturę. No i taniec wolny. Całkiem nieźle sobie radzisz. No a jak? Przy takiej partnerce nawet krzesło potrafiłoby zatańczyć. Jesteś też bardzo skromny. Staram się, ale jak trzeba, to potrafię działać z fantazją. Co za mieszanka. Kobiety pewnie to uwielbiają. No, nie chwaląc się. Tak z ciekawości powiedz, ile ich było? Sporo. I to nie byle jakie czupiradło, ale naprawdę kobiety z klasą. Oczywiście żadna z nich nie dorastała ci do pięt. Zdaje się, że muzykanci kończą grać. Wiesz, jak prawdziwy tancerz dziękuje swojej partnerce? Chyba nie. Cały ser. Zwariowałeś? Zwariowałem. Na twoim punkcie. Umówmy się tak. Mówić sobie możesz co chcesz, ale ręce trzymaj przy sobie. Dobrze? Nie gniewaj się, ale nie mogłem się powstrzymać. Nie gniewam się, ale następnym razem nie rzucaj się tak na mnie. Jak wiesz, długo pościłem, ale dobrze. Następnym razem zapytam. Shani? Mogę cię pocałować? Jesteś niemożliwy. Mogłabym teraz chwilę porozmawiać z Geraltem? Ale po co? On nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nudzisz. Bardzo cię proszę. No dobra. I co? Widziałeś, jak to rozegrałem? Nie spierdol tego. Jestem ciekawa, jak to jest, kiedy ten duch siedzi w tobie. Czujesz coś? Masz na coś wpływ? Czuję, ale nie mam wpływu na to, co robię, ani co mówię. Czemu pytasz? Bo jestem ciekawa. Jakby to było, gdybym tańczyła tylko z tobą? Raczej bym się na ciebie nie rzucił. No wiesz co? Nie rzuciłem się na nią. To był niewinny pocałunek. Nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy wręcz przeciwnie. Nie zrozum mnie źle. Fakt, czasami chodzą mi po głowie podobne pomysły, ale... Ale co? Ale nie będę o tym mówił w jego obecności. Porozmawiamy, jak już sobie pójdzie. Trzymam cię za słowo. No i co? Może byś mi tak podziękował teraz? Wyrwałem ją dla ciebie. Zamknij się już. Co się znowu dzieje? Nic, nieważne. Widziałaś człowieka, który zaanonsował dla was piosenkę? Tak, zdziwiłam się, że mnie zna. Chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Kto to? To jest właśnie Gaunter O'Dimm, pan lusterko. Ciekawe, co to robi. Może po prostu trzeba go zapytać. Tak, skoro już tu się zjawił, powinniśmy z nim pomówić. A nie przyszło ci przypadkiem do głowy, że po prostu wpadł na wesele? Zapewniam cię, że on niczego nie robi po prostu, ani tym bardziej przypadkiem. No co jest? Miałem się bawić, a od 5 minut stoję jak kołek i słucham, jak gadacie. Wracam do ciebie. Od razu lepiej. Chodźmy, Shani, nie ma co strzępić języka po próżnicy. Dzień jeszcze młody. Dalej, zróbmy coś szalonego. Gdzie on jest? Gdzie jest pan lusterko? Na dupie też masz siwe? Nie pijani. Napijcie się z nami, Wiedźminie. Gdzieś na górze. Trochę się go boję. Co dzień kogoś rzeka na brzeg wyrzuca. Popatrz. Ta drabina aż woła, żebyśmy weszli sobie na górę i pokonwersowali. No to... Ale jak to? Tak po prostu? A jak inaczej można wejść po drabinie? Co chcesz, Geralt? O, jeszcze jeden. Mój tata jest żołnierzem! O północy... Tak? Gdzie on jest? też żyje. Tyle jest żołnierzy! Wszystko w porządku? A ty co? Niech żyje, bo... Wogon mnie pocałuje. Przecież piernik to zwykła mąka, miód, jaja i przyprawy. Był na dole. Pozwolę się nie zgodzić. Przy robieniu piernika najważniejszą przyprawą jest czas. Słyszysz, Shani? Co on tam bredzi? Cicho, posłuchajmy, to się dowiemy. Jak to? Najważniejszą przyprawą jest czas? To czas nadaje mu odpowiedniej konsystencji. Czas sprawia, że jest idealnie chrupki na zewnątrz i cudownie wilgotny w środku. No, a ile tego czasu by trzeba? Tego nie znajdziecie w żadnym przepisie. Trzeba dać ponieść się zmysłom, żeby mogły dotykać czasu, wąchać go, a nawet chłeptać. Czas jest kluczem. Witaj, Shani. Pozwolisz, że się przedstawię. Jestem Gaunter O'Dimm. Piękna suknia. Do twarzy ci w tym kolorze. Dziękuję. Dużo o tobie słyszałam, ale nie wiedziałam, że jesteś kucharzem. Tak dużo wiesz o piernikach. Ja po prostu dużo wiem o wszystkim. Ta? No to ciekawy jestem, co wiesz o mnie. Zawsze byłeś tym gorszym bratem. Od dziecka zazdrościłeś Olgierdowi wszystkiego, bo chciałeś być taki jak on. Bzdura! Nigdy nie zazdrościłem mojemu bratu. Owszem, był dla ciebie niedościgłym wzorem. Olgierd szybciej biegał, lepiej strzelał, był silniejszy. To Olgierd pierwszy nauczył się czytać, chociaż bardzo się starałeś. Kiedy dorośliście, to on wybierał dziewczęta. Dla ciebie zostawały resztki. Przepraszam cię, Shani. Żałuję, że musisz wysłuchiwać tego... Nie łudź się. Shani też nie jest tu ze względu na ciebie, tylko na Geralta. Widać, pisana ci jest rola nędznej kopii. Przy okazji, Olgierd też tańczył dużo lepiej od ciebie. Łżesz jak pies! To mój brat! Kochałem go! Pytanie brzmi, czy ty byłeś dla niego równie drogi, jak on dla ciebie? Śmierci zrobił ze mnie bohatera. W czasie mojej ostatniej bijatyki rzuciło się na mnie 5 chłopa. Nie przeczę. Chciałem się wycofać. Zbiegłem do piwnicy i tam mnie dopadli, jak szczura. A wiesz, co wtedy zrobił Olgierd? Opowiedział wszystkim, że sam się na nich rzuciłem. Ciekaw jestem, skąd to wszystko wiesz. Olgierd często przychodzi na mój grób. Upija się i opowiada o starych czasach. Nie widzi mnie, ale ja słyszę każde jego słowo. Stąd to wszystko wiem. Cóż, może kiedyś powie coś, co cię bardzo zaskoczy. Niby co takiego? Dłużej nie będę przeszkadzał. Miłej zabawy życzę, bo wiecie, czas ucieka. Shani. Przepraszam, ja... Daj spokój, nie przejmuj się. Mieliśmy się bawić, pamiętasz? Chodźmy, noc jeszcze młoda. Młoda! Shani, to wszystko ugarstwo. Nie denerwuj się. Olgierd był nie tylko moim bratem. Był moim najlepszym przyjacielem. Już daj spokój. Wierzę ci. A teraz baw się, bo czas ucieka. Dobra. To na tym zakończę też ten odcinek, a w następnym bawimy się dalej na weselu. To trzymajcie się i do zobaczenia.